Cześć, witajcie. Skłos z tej strony się kłania. Wybaczcie na wstępie, że tak naprawdę trzeci tydzień bez filmu was zostawiam, ale nazbierało się też trochę i pewnie ten film trochę dłużej będzie trwał, więc cierpliwości wam życzę i sobie. Zaczynamy za chwilę. Słuchajcie, zacznę od ASE, American Silver Eagle, i mamy tutaj dzisiaj, mam nadzieję, że zakończymy całą kolekcję od lat 80. aż po dziś dzień. Dużo, dużo znajomych, jak rozmawiałem, że szukam. Niektórzy mówili, że jest fajna sprawa, żeby tak sobie tą serię bulionu zwykłego rocznikowo zebrać. Niektórzy zastanawiali się, po co coś takiego robić. Sam się zastanawiałem, sam sobie zadawałem to pytanie. No ale teraz już wiem. Mam spokój, mam wszystkie roczniki, chociaż nie wiem, czy wszystkie paczki przyszły. Niektóre mniejsze już wcześniej rozpakowałem i tam zarzuciłem w te palety. Zaraz wam pokażę, że to jeszcze nie będzie potrzebne. No co, zacznijmy od tego orzeła. Start. Tutaj mamy paczuszkę. Zaraz zobaczymy, kurczę, no nie. Nie pamiętam skąd. A, dwóch kolegów przesympatycznych, Dawid i Mariusz. Dawid przesłał mi docelowo, Mariusz przez granicę to przerzucił. Wielkie dzięki, super, super, super. Fajnie, że już to jest u mnie. To chyba nie będą orły jednak, sokoły, ale zobaczymy, co to będzie. Ok, rozpakowujemy i patrzymy, co tutaj. Chciał powiedzieć się diabli nadali, ale przecież nie ten. Patrzcie, patrzcie, mamy tu kukaburkę 2021, już jest jakaś tam plamka, ale to jest nic złego. Powiem wam, że te kukaburki zbieram. Dzisiaj też będzie sporo tego ptaszyska 2021. Tutaj te, co mam do tej pory, zobaczcie, no nie jest tego dużo. Zobaczycie pod koniec, jak to mi docelowo wyszło. Kolejna starsza, 95 rok. Zwróćcie uwagę na kapsel, oryginalny kapsel Perth Mint. Do którego roku były one stosowane? Ktoś ma taką wiedzę? Proszę bardzo, zostaw w komentarzu. Fajnie to się i pewnie te starsze też ten przerzucę. Będę tak trzymał póki co. Idziemy dalej, idziemy dalej. Wszystko pod nogi. Mówię wam, że dzisiaj mogę was trochę przytrzymać, bo trochę jest z tego stafu. 2016 rok. Piękne ptaszysko. Tu mamy drut kolczasty jakiś, żeby tam pies dingo nie wchodził i nie zabierał, podbierał owiec. Dobra. To jest moja swobodna interpretacja tego wizerunku. Słuchajcie, co dalej, co dalej. Ach. No i kolejny zimorodek, jak to nazywam, 2019. I tu, zobaczcie, pokazywałem na Discordzie, jak to miało wychodzić. Nie będę tego rozpakowywał. Mamy niedźwiedzia polarnego, blister, jak to nazwać. Tak zostało wydane z kanadyjskiej mennicy. Nakład tego to jest zaledwie, gdzieś tu widziałem, z tego co pamiętam, 15 tysięcy sztuk. Dobrze patrzę? Nie, 35, przepraszam, 15 to było przegięcie. Tu mamy taką folię. Ogólnie bardzo ciekawy wizerunek, tak jak Kanada z tego słynie, 9999, czyli najczystsza próba. Fajnie się komponuje ten, te tło jest fajnie, fajnie się mieni i tak fajnie wyostrza tą postać tego niedźwiedzia. Z tyłu też mamy na takich promieniach Elżbietę. Dwie sztuki tego kupiłem, więcej tego kupiłem, ale jeszcze czekam na
na dostawę. Wielkie dzięki panowie jeszcze raz, zawsze można na was polegać i liczyć. Przechodzimy dalej do paczki, a tutaj pan Grzegorz Czajka, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za wymianę różnych spostrzeżeń i miłą rozmowę. Kolega z Facebooka. Mamy tutaj paczuszkę od niego. Dobrze zapakowana. Jeszcze raz dzięki. Zobaczmy, co on tam przesłał. O, mamy zgrzewkę. Tak, było tam trochę roczników 2019, bo chciałem od niego 2019, zobaczcie, powinno być 4, plus starsze, zobaczmy, 2012, 2019 jeszcze jedno. Tu mamy 2006 i 2009. 4 razy 2019. Wyjmuję z kapsla i chcę dopakować do pełnej tuby, bo tyle mi w 19 brakuje. Jeszcze raz wielkie dzięki. A tutaj mamy kolekcję. Zobaczmy, gdzie to wpakować. 2006 to tutaj. Uzupełniamy, nie wiem czy widzicie. 2006, 2012, 2009, 2009. Ok, tutaj z kolei 2012. Ok, także zobaczcie, jeszcze troszkę, już niedużo, ale będziemy mieli, mam nadzieję, całość. Czy w tym filmie uda się nam uzyskać cały komplet? Zaraz zobaczymy. Naprawdę nie pamiętam. Jakub JJ z Facebooka. Witam cię, Jakubie. Dzięki za paczkę. Sprawdzamy. Napisałem po prostu posta. Tak też namawiam. Czy to Discord, czy to Facebook. Jeżeli czegoś szukacie, możecie zawsze napisać coś. Może ktoś się zgłosi. Niekiedy te ceny są naprawdę do dogadania. Kolejne roczniki. 2001, 2018 i 2016. Zobaczmy. 2001 idzie tu. 2016, 2014, 2016, 2018. Więc brakuje nam 2013. Nie, 13, 14, 15. 2015 jest tej tacy i tam jeszcze. Tutaj jeszcze coś mamy. Wow! Sklep, panie! Kurczę, w sam raz na ryby. No i wielkie dzięki. Wypiję twoje zdrówko. Super, mam kolegów, przyjaciół i znajomych. Super, naprawdę. Miałem już praktycznie wszystko tutaj od was, ale alkoholu jeszcze nie uświadczyłem. Lubię Danielsa. Jeszcze raz dzięki. Co tam dalej, jedziemy z tematem, a zobaczmy to, kolega Karol Sekuła, Karol jest aktywny na Facebooku, nie tylko, ale na Facebooku możecie go znaleźć, ma mega dużo monet, ma duże stany magazynowe dla niektórych serii. Polecam. Zobaczmy, co my tutaj dostaliśmy od niego. Drodzy Państwo, a tak się zbraniałem nad tym, żeby to kupić bądź nie kupić.
Problem, że ta seria jest wynikiem zapotrzebowania zamówienia, z tego co wiem, poprawcie mnie, jeżeli mówię źle, Metal Marketu, naszego rodzimego sklepu. Jedno światło przygasło, nie, mam nadzieję, że wytrzyma. Australian Emu Peppermint na zlecenie Metal Marketu. 1 czerwca zobaczymy piątą monetę, a tymczasem przyjmujemy to do staku. Popatrzymy na to później. Nie widziałem tych monet jeszcze, nigdy nie miałem z nimi do czynienia, nawet nie dostawałem ich od was celem uszlachetnienia. Metal Market Europe. Wiecie co? Z mojej spostrzeżenia, że szybciej, jeżeli mają coś na stanie, kupisz na Allegro, to przyjdzie, bo mam paczkę zaraz po tej, będziemy rozpakowywać. O wiele szybciej przyjdzie to, jeżeli kupisz to przez Allegro, niż zamówisz to w sklepie. No tak to jest, Allegro ma po prostu, tam jest zakres, gdzie tam trzeba się wyrobić w czasie, jeżeli się deklaruje, że wysyłka. Rachuneczki, gdzie powinna być, o właśnie, to jest zakupione przez Allegro. I co my tu mamy? Cnota, druga cnota, prawda, druga moneta z serii 6, tutaj wersja bullion, oczywiście mamy ją też w proof, trzecia wyszła w proof, nie będę się wypowiadał bardzo na ten temat, bo nie mamy na to czasu. Jedziemy dalej, tutaj mamy Metal Market. Od czego zaczynamy? To już wam pokazywałem. Są cztery goryle. Gigantopithecus. Siódma moneta z serii. Cztery sztuki. Tu to samo, zobaczcie, ale w kolorze. Chętnie bym to otworzył. I tak to przecież będę przykładał. Chciałbym zobaczyć na ten wydruk, bo to jest nadrukowane. Kolejne pół grama, z tego co pamiętam, z złocie. 100 franków kongijskich. Tutaj mamy nic innego jak 20, tylko że wersja kolorowa. Tak to zbieram, to woli przypomnienia, zobaczcie. Bo tutaj tak docelowo zostanie to wrzucone. Mamy pełny kolor od T-Rexa po właśnie tego goryla. Tak, złotko też jest w mojej jakby w moim zbiorze. Zobaczcie, tak to wygląda. Pocieszne małe pcheły. To będzie jako siódma. Dodam, że duże prawdopodobieństwo, jak podają różne strony różnego rodzaju branżowe, że będzie to 12 monet liczyć ta seria. Fajna sprawa, fajne urozmaicenie. Warto, podkreślam, warto mieć złoto u siebie, czy nawet platynę. Tutaj mamy, tutaj miałem trochę wam coś poopowiadać. No nie przygotowałem się, a to jest typowy ptak, dinozaur, można powiedzieć, no taki jakby relikt z przeszłości. Showbill stork, szewiko dzioby, gatunek ptaka wielkiego. Mamy też 1000 franków z kolei kongijskich. Uznałem za stosowne, żeby to zbierać. Podoba mi się to ptaszysko, pokażę wam zdjęcia, zobaczcie. No i co? No i przechodzimy dalej. Mimo wszystko, że mennica, która to wybiła, no
nie należy do moich ulubionych, ale ta czacha mnie przekonała. To jest Calico Jack. Bardzo fajnie się to zmieni. Mamy taką falę. Nie wiem, można mówić o jakiejś morskiej, ale to jest tylko nadinterpretacja autora. Trzy sztuki, trzy czachy. Tematyka piracka. Lubiana, znana. Nie ma co przedłużać. No, to tak naprawdę powiem wam, że chyba nie uda mi się przy was skompletować dzisiaj tego orła, bo coś nie wszystko chyba przyszło. Tutaj mamy paczuchę z Niemiec. Zobaczmy, co tam przyszło. Dwie monety z tego, co pamiętam. I tak, tutaj mamy The African Springbok. Moneta z Gabonu. 2022. Wiecie, tak naprawdę ten wizerunek, jeżeli chodzi o tego Springboka w srebrze, wychodzi od 2012 roku, więc można powiedzieć, że to jest prekursor Krugeranda w postaci bulionu srebrnego od 2017 po no, można powiedzieć 2018, bo wtedy zaczęły wychodzić prawdziwe buliony z tej złotej szóstki. Wcześniej był 17, ale to można traktować jako premium, zresztą inny stempel. Zobaczcie, wcześniejsze, które mam, no tutaj z 2012, tutaj można powiedzieć, że to jest lusterko. Ktoś może wie, o co chodzi z tymi mintmarkami, bo na każde jest inne. Naprawdę, muszę rzucić okiem, ale przez lupę, czy wie ktoś, zna te monety, skąd to się bierze, co to upamiętnia i co to jest. W każdym bądź razie, tu mamy Gabon. Te starsze były z Malawi, ale tutaj mamy tu Malawi z 2011 roku. Jakoś lubię, widzę, że jeszcze nie była taka cena zła. Okej. No i co? I tutaj została nam panda. Panda. 1994. Kupę kasy. No ale jeżeli chcę skompletować wszystkie, całą kolekcję, no muszę się uzbroić, naprawdę mieć wypchaną kieszeń. Ostatnio patrzyłem na rocznik 2000, który jest najdroższy, i ceny zaczynają się 300-350 euro, dolarów, tu już się tam ta granica trochę zaciera, więc kupa kasy. Jak wam się ten misiek podoba? Czekałem na niego, wynalazłem go, jeszcze dużo miśków przede mną. Będę pokazywał wam na bieżąco, jeżeli się będzie coś pokazywać. Tam ponad 115 chyba euro za niego dałem, może i więcej, nie chcę mi się patrzeć, bo dane kwitu są na wierzchu, nie wiem, rozumiecie, nie? A tutaj mamy wypaczkę od, też można powiedzieć, grupa zorganizowana z przestępczą. Pozdrawiam was, Marcin i Bartosz. Dobra, słuchajcie, mam wszystko, mam z tej paczki wszystko. Dwie pandy z rocznika 2010-2012, to dla mojej koleżanki, której obiecałem, że jej to znajdę. Udało się, dziękuję panowie, że mi to umożliwiliście. Pozdrawiam oczywiście też koleżankę. Tutaj mamy dwa orły z roczników, których mi brakuje jeszcze. Mamy 99 i 2004. Dobrze, zobaczmy. 99 to idzie tutaj, tylko on się teraz nie zmieści, i 2004 tutaj. Brakujący 95. Okej.
Więc nie, w tym materiale nie udało nam się skompletować wszystkiego, nie przyszło na czas, ale mam to już ze sobą. Zobaczcie, naprawdę dużo kokabury. Będę Wam pokazywał, jakie są tutaj roczniki. Zacznijmy od tych starych kwadratowych kapslach. 98 rok, piękne zachowanie, patynka przy rancie, Elżbieta jak malowana. Powiem Wam szczerze, mi nie przeszkadza. Nie Elżbieta, tylko patyna. 91. Witam Cię w zbiorze. 92. Kwestia później do poprzekładania. Powiedzcie, co byście zrobili? Czy pakowalibyście to w intercepty? Czy trzymacie w kapsulach oryginalnych, pertmintowych? Dajcie znać. Brakuje mi. 96 rok, pięknie, piękna sprawa. Brakuje mi dosłownie czterech monet. 94 i 97. Super zapakowałeś, Bart, te kapsle. Trochę powalczyć musiałem, no ale jestem z tematem na wierzchu. Okej, co tam jeszcze jest? 2006, 2015, cała taca już jest za. 2002, 2009, 2001, 2013, 2011, tu mamy 2010 i ostatni, przedostatni. 2003 to jest i 2018. Zobaczcie, mamy tyle tego. Ptaszyska są całe stado. Czy mamy tu jeszcze jakąś paczkę? Rozglądam się, patrzę i chyba nie mamy. No dobra, słuchajcie, jest tego sporo. Poukładam to, porozkładam. Dajcie znać, to nie jest pełna seria. Brakuje tutaj, z tego co pamiętam, 4 roczniki. Pandzioszki Emu już niedługo się pojawi, 5 z serii. Bardzo fajny misiek, zarówno ten jak i ten. No i te ptaszysko, dzisiaj ciekawe rzeczy. A tutaj mamy jeszcze te 19 bym nie zapamiętał. Ogólnie udane zakupy. Trochę drogo jak na raz, żeby kupić tyle. Dzięki Wam za obecność, no i Wasze zdrowie. Pozdrawiam Was. Do następnego.